Tadeusza Wolańskiego Odkrycie najdawniejszych pomników narodu polskiego Zeszyt pierwszy W Poznaniu, w drukarni Walentego Stepańskiego, rok 1843 Moim dobrym ziomkom Nie to mi ziomek, choć w Polsce zrodzony, choć i nazwiskiem polskim zaszczycony, co dla próżności z prostej schodząc drogi zamiast ojcowskie obce wielbi Bogi, temu ja tylko pismo to podaje, którego z serca lachem być uznaje. Od lat trzydziestu zajęty numizmatyką narodową, udało mi się odkryć pomniki nader ważne tak dla narodu naszego, jako też dla historii w ogólności. Oddaje tymczasowie publiczności w periodycznie krótko po sobie nastąpić mających po szytach niektóre ważniejsze odkrycia, zostawując resztę obszerniejszemu dziełu wkrótce pod nazwą Skarbiec Sławieńsko-Polski wyjść mającemu, a monet i blachmonów, brak teatów sławieńsko-polskich wieków średnich aż do końca piętnastego stulecia około sztuk tysiąca zabierającemu. Niniejsza zatem rozprawa nie jest więcej jak tylko zapowiadaczem wspomnianego dzieła, nad którym lepszy wiek życia strawiłem. Wystawiam tu naprzód medale, o których istnieniu jeszcze nikomu w Europie się nie śniło. Są to medale Mieczysława I i syna jego, Bolesława Chrobrego, od wieków w Skarbcu Duńskim pod zasłoną niewiadomości odpoczywające. Szczególne i chlubne upatruję w tem losu przeznaczenie, że odkrycie tych ważnych polskich pomników, jakich podobnych prócz Greków i Rzymian żaden w świecie naród nie posiada, Polakowi zachowanym zostało. Poczuwam się nawet być w stanie wskazać światu rok, w którym pomniki te ze ziemi naszej sławieńskiej, do skarbcu duńskiego wywiezione zostały. Donoszą opisarze pomorscy, np. Mikreliusz, tom pierwszy, strona 163, że w roku 1168, gdy Waldemar I, król duński, z potężną flotą do brzegów słowiańsko-nadbałtyckich zawinął dla przymuszenia ponadmorskich osad do przyjęcia wiary chrześcijańskiej, zburzył po poprzedniczem srogiem oblężeniu najświetniejsze bóstw słowiańskich świątynie w Arkonie. Retsze i Wołogoszczu, Wolgast, gdzie trzy najwyższe słowian bożyszcza, Światowit, Radgoszcz i Jarowit, okazały swoje miały siedliska. Krusząc i paląc bożyszcza, zabrał Duńczyk ze sobą skarbce bogate tych świątyń, w których przy wielu innych kosztownościach znajdowała się także mnogość medalów przez królów i książąt, nie tylko pogańskich, lecz oraz ich chrześcijańskich bożyszczom darowanych, wszakże i Suenotto, duński król lub chrześcijanin, jak twierdzą dziejopisarze, corocznie posyłał ofiary bożyszczom narodów, z którymi w ścisłym przymierzu zostawał. Cóż w tem dziwnego, i dziś jeszcze monarchowie chrześcijańscy przy zdarzonych poselstwach, sułtaną zesyłając podarunki, takież na odwet odbierają, a kapłaństwo najwyższe wspomnianych świątnic pogańskich, jak wiadomo, nawet pierwszeństwo brało przed królami. Wszelkie zatem zyski, bądź z wojennej zdobyczy, bądź danin lub darowizny z sprzymierzonych ludów, przez ręce naczelnego duchowieństwa wpływały do skarbu świątyń bożyszczych. Od tego więc roku 1168 te i inne podobne medale – polskie, ruskie i litewskie, zalegają w Skarbcu Duńskim, gdyż żadna potrzeba do zniweczenia tych starożytnych pomników nie nagliła. Skarbiec mój, słowiańsko-polski, wystawi sztuk podobnych kilkadziesiąt. Wiem dobrze, ile to moje twierdzenie obudzi przeciwników, mianowicie z liczby tych, którym jeszcze poniekąd się marzy, że przodkom naszym... Łapki bibórcze i popielicze za pieniądz służyły, wszakże i w naszych czasach nie zbywa na pisarzach, którzy kilkanaście monetków polskich publiczności pokazując, twierdzą, że to jest wszystko, co Polska kiedyś posiadała. Smutny to jest widok dla miłośnika starożytności, gdy widzi, jak własni pisarze dla pokazania swego dowcipu szarpią wnętrzności poważnej historii narodowej. Patriarchę Lechitów, od tylu wieków powszechnie w tradycji i śpiewach ludu zachowanego, Lecha, już z dziejów świata wymazali, bajecznem mianując go urojeniem, nie po nim, lecz po obrządku łacińsko-kościelnym przodków naszych nazwano Lachami, a tymczasem w półtorasta lat przed wprowadzeniem tu chrześcijaństwa i lackiego obrządku, pisarz życia Karola wielkiego współczesny Eginhart donosi, że w bitwie naprzeciw sławianom poległ jeden ich dowódca imieniem Lech. Pobojowisko to zachowuje odtąd nazwisko pole Lecha das Lechfeld a rzeczkę tamże płynącą, krwią poległych wówczas lechitów zarumienioną, do dziś dnia Lechem nazwano. Rękopism najdawniejszy sławieński, sam w IX wieku, a zatem w sto lat przed wprowadzeniem wiary chrześcijańskiej pisany, już Lechów wspomina, powsek mety Lechy i Władyki. Dziejopisarze niemieccy opisują walkę pięciu Lechów pod dowództwem czeskiego Bożywoja naprzeciw Karlomanowi w roku 872 stoczoną. W rzędzie królów dawnej Georgii znajdujemy także i Lecha, a przecież tam nie łaciński, tylko grecki obrządek zaprowadzony. Imię Lecha na koniec i u nas miało swych następców aż do końca XIII wieku w późniejszych Leszkach, bo Leszek to samo co Lech. Imię Lecha, wspomnione w najdawniejszych dziejach świata, to jest w Piśmie Świętym in libro parali pomeno, a wspomnienie tamże przy Lechu oraz imion Lada i Maresa dziwne czyni na nas wrażenie, przypominając nam bóstwa sławieńskie. Lada i Marzanne. Za Tyberiusza cesarza, grobowiec Leszka, przez tegoż cesarza mu wystawiony, ma napis następny. Proszę spojrzeć na ekran. Po polsku. Awiłowi leszkowi Tyberiusz Claudius grup ten z czterema framugami na ośm urn popielnych jeszcze za życia jemu jedynie dla zaszczytu na zupełną własność oddał imię awił avillus jest sławieńskie jak podobnie Radziwiu radivillus. pomnik ten dowodzi, że lechowie. Jeszcze za czasów narodzenia Chrystusowego znakomitymi byli bohaterami, kiedy sam cesarz rzymski jednemu z nich i jego należącym grobowiec ten poświęcił i że tak Prokosz, jako też Mateusz Cholewa bynajmniej nie błądzą, kiedy sławę naszych lechów na tysiąc lat w tyłu, niżeli pospolicie przyjęto odnoszą. Nawet wzmiankowane u pisarzu w szwagierstwo Juliusza Cezara z Lechem, zapatrując się na grobowiec Leszka przez Tyberiusza wystawiony, nie jest zupełnie bez podobieństwa. A nasi pisarze modni, imię Lecha, uświetnione tylu wiekami, pomnikami i świadectwami przed wprowadzeniem u nas wiary chrześcijańskiej i pisanymi, Uważają za wymyślone i tylko z obrządku lackiego utworzone. Równie odbierają nam kraka, którego imię tkwi w tylu nazwiskach miast, którego grób dziś jeszcze lud okoliczny pokazuje. W to miejsce narzucają nam kupca francuskiego Samona. naturalnie, co u nas dobrego musi koniecznie być z Francji. Tymczasem nie znajdujemy śladu imienia mniemanego Samona w Polsce, chyba w miasteczku Samocinie. Kraka zaś znaleźć można w różnych okolicach ziemi sławieńskiej, bo oprócz naszego miasta Krakowa i bliskiej tamże wsi Krakusowic, jest inny w Maklemburg-Szwerinę, w powiecie wedeńskim, inny w Czechach, w powiecie rakonickim. Znaleźć go nawet i w Azji, bo dawna stolica niższej Arabii około roku 1171 nazywała się Krak, dziś nazwisko zmienione. Zgoła imię Kraka w owym wieku było tak upowszechnione, że i u innych ludów znaleźć można królów tego imienia, na przykład w Krak w dawnej Danii pogańskiej. Są pieniądze czeskopolskiego kraka po wielu gabinetach rozproszone, o czym powiem niżej. Nie chcą modni pisarze nic wiedzieć o popielach, są to także dla nich czcze rojenia, a tymczasem współczesny popielom rękopism dziewiątego wieku, Sautlibusin, tychże popielów wymienia. Chrudos, oba brat i oba klenowica roda staratetwy. Popelowa. Imię Popiel było już u Rzymian znane i w używaniu. Nie mówię tu o pompiliuszach rzymskich, z którymi pisarze polscy chcąc naszych popielów spokrewnić, tychże przezwali pompiliuszami. Chcę tylko przypomnąć, że siestrzeńcowi Konstantyna Wielkiego imię było Popiel Monety tego we Włoszech około roku 350 szafującego tyrana mają napis Flavius Popilius Nepotianus. Familia podobnego nazwiska nawet i dziś w Polsce egzystuje. Na koniec i piasta zgrzybiałego stron ojczystego zepchnęli, mówiąc, że nie on, tylko dopiero syn jego panował. Prokosz. Informacja odczytającego czytającego Kronika Prokosza jest dostępna w całości na kanale Bezchaosowania. Prokosz, poczciwy pisarz X wieku, którego bezimienny rękopism przed stu laty pisany, tylko gdzie gdzieniegdzie między innymi autorami zacytował, jest u nich zmyślony. Pytam się, dlaczego? Wszakże nie masz w nim nic takiego, o czym by inni nie donosili. Że on, wspominając dzieje dawniejszych sławian, wylicza królików sławieńsko-obotryckich, jest zupełnie w porządku i owszem, powinien był jeszcze więcej ich wyliczyć, jako to królów sławian siedmiogrodzkich, dalmackich i ilirii, których monety i medale w zbiorach dosyć są znane. Co winien pisarz, że go czytać i rozumieć nie umieją? Bezimienny pisarz zeszłego wieku w swej niewinności opisując dawną Sarmację odwołuje się do nowo wyszłego dzieła doktora francuskiego Karola Stefana, który w roku 1652 wydał powszechnie znane, a nawet i w mej bibliotece będące Dictionarium Historicum Geographicum Poeticum, z którego dosłownie rzecz o Sarmacji wypisał a naszym geniuszom zdawało się, że to sam prokosz cytuje Stefana Byzantyjskiego, pisarza VI wieku po części zaginionego, stąd potrząsanie głów, powątpiewania w końcu dekret śmierci na niewinnego autora. Jeżeli dłużej na to zezwolimy, i obojętnem patrzeć będziemy okiem na to znieważanie dziejów starożytnych naszego narodu, Utracimy na koniec całkowicie historię narodową, a nowi opisobie, w siebie tylko nam wierzyć rozkażą. Tacy dziejów poważnych gwałciciele zdawają mi się w tym względzie nieco być podobnymi do tych swawolnych zwierzaków, co szperając czegoś głębiej w ziemi ukrytego, pyszczą po utorowanych gankach pięknego ogrodu, gdzie wszystko dowoli przewracając, przyjemnemu przeszkadzają amatorów w przechadzaniu się. Lub też, podobni do niektórych modnych lekarzy, co powołani na ratunek chorego, przy pierwszym wstępie ganią receptę poprzednika albo odrzucają zupełnie dobroczynną sztukę lekarską od wieków doświadczoną, samą tylko wodą lub magnetyczno-homoopatycznym dotknięciem, wszystkie w świecie chcą mu śmierzyć ludzkie dręczenia. Z żalem serca wyznać muszę, że do podobnego nadużycia wolności opiniowania posuwają się nawet mężowie godni wielkiej chwały. Cudzoziemcom nie dziwują się wcale, zupośledzając w swych pismach Sławien i Polaków, Radziby dzieje szanowne narodu naszego pokryć kirem podejrzenia i piętnem baśni oznaczyć. Prawda, że w dziejach naszych, jak powszechnie, pierwotne podania nie są bez błędów, lecz i te są godne szacunku i zastanowienia, bo kto wie, czyli to, co my błędem zowiemy, nie jest prawdą, a co za prawdę uchodzi błędem. Jeżeli pisarz najdawniejszy w czemkolwiek dla odległości miejsca i braku doniesień się pomylił, późniejsi zaś go odpisali, będąc od swych następców znowu wypisani, łatwo stać się mogło, że wszyscy dziejopisarze się na jedno zgadzają, choć tak rzeczywiście nie było. Lelebel w nowszych swych pismach Numizmatyk du Moyen Age, numizmatyk polonaise, mise à la fin de la Pologne illustrée. Antiquités de Pologne, de Lituanie et de Slavonie. I kilkanaście tylko sztuk monet polskich wieków średnich ogłosiwszy, wyżegł, że to już jest wszystko, co posiadamy. A czując dobrze niedostateczność swej wyroczni, odświeża dawno zapomnianą baśń o łebkach wiewiórczych i popieliczych, które w Polsce w miejscu brakującej monety kurs miały. Mówi on. On ne connaît pas de monnaie nationale avant l'introduction du christianisme. A w innym miejscu rzecze. Tel fur en circulation les exlémites des fourrures. Coimi, Dermines, Ronoslet, des Ocureuil ou Bidi de, Vivior, Kyo, Ubidi, de Petit, gris, Popielis, sur tous les Amuseaux et les Fontsontelles, Mordki, les Pquis, qui avaient leurs courses comme les noms erreurs. D'Alei Movie J. Errony sur ma planche XXY. Tout ce qu'on peut trouver de cette suite de siècles pour l'ouvrage actuel. Cela se réduit à très peu de choses. Et je ne saurais Wyliczając na le level gabinety numizmatyczne, z których czerpał materiały, wymienia m.in. także i zbiór Uniwersytetu Warszawskiego. Dziwna rzecz. Kolekcja brak teatów i monet polskich przeze mnie w przeciągu lat trzydziestu zebranej w ilości sztuk 2739 przez rząd dla uniwersytetów w cenie 16 tysięcy polskich złotych ode mnie nabyta, wszakże nie była jeszcze do Petersburga wywieziona, gdy autor Warszawy opuścił. Czemuż ani jednej sztuki z niej nie nadmienia, dając w swych pismach tylko małą zbieraninę dwudziestu kilku pieniążków, po większej części z innych tylko dzieł wyjętych jako to z Czackiego, Joachima i Madera. Czy on wszystko to, com posiadał, poczytuje za fałszerstwo? Bo w jednym miejscu rzekł: Un amateur en s'inscrit en caractère Donnait les noms Zimon V, Zimon ESL, Missy Save Crawl. Ces bractites avaient été retirés des fouilles des antiques mines de Krushvita. De n'y a pas de dompté que ces bractites sont de l'invention et de la fabrique des... un plaisant qui a voulu jouer, de la crédulité de l'amateur. Też nie powinien był z dzieł Madera nic wypisywać, bo właśnie te same w nich wyobrażone monety znajdowały się w moim zbiorze, gdyż ja po zgonie sławnego Mader w Pradze całkowitą jego nabyłem kolekcję monet i brakteatów polskich wraz z wszelkimi do nich należącymi własnoręcznymi jego konotatkami a zbiór takich monet i brak teatów polskich generała Ryle de Linenstern w Berlinie, który równego sobie tedy nie miał i za którym gabinety rządowe się ubiegały, z szczególniejszych względów na mnie, jako trudniącemu się opisaniem monet polskich, przyszedł także w moje ręce. Mógł więc pan Lelewell bezpiecznie korzystać z zapasu numizmatów polskich Uniwersytetu Warszawskiego, bez obawy natrafienia na fabrykaty, do sfałszowania tysiąca rozmaitych stemplów, potrzeba i czasu, i majątku, i zdatności, a kto całe życie nad numizmatyką siedział, przy niej osiwiał, tak łatwo z siebie zadrwić nie da, jak pan Lelewel sądzi. Wszakże on sam w przypisku swoim czwartym wspomina, że ja mu niegdyś za jednym brakującą mi monetkiem Bolesława Śmiałego ofiarował osiemdziesiąt sztuk innych Bolesławów w wartości franków dwieście pięćdziesiąt. Wiedział on zatem dobrze, że jest ich więcej na świecie, niżli w swem dziele ogłosił. Jakże mógł ten mąż wyrzec, że to wszystko, co mamy? Winien był w swoim dla cudzoziemców w pisanym dziele nieco troskliwiej piastować sławę numizmatyki polskiej, bo w tym zawodzie więcej posiadamy niżli wszelki inny naród, nie wyłączając nawet Cesarstwo Niemieckie i Francuzów. Niech mi będzie dozwolono i choć tylko powierzchownie wystawić tu rys numizmatyki sławiańskiej. Winienem to Ojczyźnie winienem to wszystkim lubownikom numizmatyki, jakiego bądź narodu, którzy by czytając wspomnione pisma, w błąd wpadać by mogli. Sławianie od niepamiętnych czasów, dobrze na kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusowym, znali i wybijali własną monetę. Za Filipa Macedońskiego, który przez nich zwyciężony, czas niejaki haracz im opłacał, Czując potrzebę styczności handlowej ze swymi sąsiadami grekami, naśladowali monetę grecką. Mnóstwo niezgrabnych barbarzyńskich naśladowań monet Filipa, rozpowszechnionych po wszystkich większych gabinetach, są dziełem sławień i pobratyńczych sarmatów, wówczas pospolicie barbarzyńcami nazywanych Prawda, że w tem nazwisko objęto wtedy wszystkie narody nieznajome, jako to Gotów, Germanów i innych, lecz to naśladowanie macedońskich monet mogło tylko powstać u narodów ościennych, odleglejsze zaś szczepy, nie zostając z Macedonią w bezpośredniej styczności, tym podobnych monet nie potrzebowały. Około narodzenia Chrystusowego już Sarmaci własną podgodłem swych królów wytaczali monetę. Takich królów sarmackich monet od czasów Juliusza Cezara aż do septyma severa, to jest od początku trzeciego stulecia, skarbiec mój sławiańsko-polski wystawia i opisuje sztuk dwadzieścia trzy. W tymże samym czasie i innych szczepów sławieńskich imiona znajdujemy na monetach grecko-rzymskich, jako to Litwinów za Juliusza Cezara, Bolanów i Moschów za Klaudiusza, zaś od Domintiana aż do Konstantyna II, to jest do połowy IV wieku, Sarmatów Iliryjczyków, Daków, Panonów, Bezliku oraz Karpów, Kwadów, Wenedów, Galindów, Dalmatów, Bulgarów, Ukraińców, Jazygotów, które, ile ich zebrać mogłem, w skarbcu mojem wystawiam i opisuję. W trzecim stuleciu, według świadectwa współczesnego Metodiusza, były usławiane w używaniu małe blaszkowe monetki z lwem, Dziwny trafunek, że właśnie podobne brakteaciki z lwem nieraz w Polsce już wykopywano, z których posiadam z rozmaitych cztery. Mają one napis samarytańskimi literami bardzo wyraźnie – Mieszko Król Polski. Podobne brakteaty od dawności po różnych gabinetach umieszczono w rzędzie monet polskich, lecz nikt barbarzyński ten napis wytłumaczyć nie zdołał. Nie masz wątpliwości, że te do Mieczysława I należą bite przed wprowadzeniem wraz z chrześcijaństwem pisma łacińskiego, bo nazwisko Polski przed Mieczysławem I mniej było używane. Są więc te pieniążki naśladowaniem lub dalszym ciągiem blaszków w III wieku słagen widzianych. Od upadku światowładztwa rzymskiego posiadali sławienie już ciągle swoją monetę, mianowicie brak teaty, czyli blachomony, które u nich początek swój wzięły. Tileman Frize, staro numizmatyce pisasz w swem Spiegel, zanim też i Hoffman w Alten und neuen Rundschlippen świadczą z dawnych autorów, że Wędowie i Serby w VII wieku używali szerokie brak teaty. Króla Kraka mamy tylko pieniądz jeden w rozmaitych stemplach z wyraźnym napisem. Ten się po wielu tłucze zbiorach i pospolicie w katalogach jest oznaczony jako Krakus regulus galicus, bo będąc co do formy stempla i grubości nieco podobny do monet merowingów i ich monetariuszów, Sądzono, że musiał kiedyś u franków egzystować jakiś królik nieznajomy imieniem Krakus, chociaż o nim milczy historia. Zważając jednak, że pieniążek ten bywa znaleziony na ziemi polskiej i czeskiej, że ma także co do formy i grubości podobieństwo do monet złotych czeskich, niegdyś w wartości tysięcy 800 czerwonych złotych we wsi Podmoklu wykopanych, Zważając wreszcie i na to, że samo frankończyk wówczas do Sławian przybyły, gdzie książęcej dosługiwał się dostojności, mógł jako kupiec przywieźć ze sobą wzory frankońskich monet, które u Sławian naśladowano. Wolę ten pieniądz naszemu w dziejach polskich i czeskich, dobrze znanemu, przypisać Krakowi, niżeli doń dopiero osobnego utworzyć królika. Po Krakusie zabiera miejsce pieniądz króla Rościsława, twórcy potężnego niegdyś Królestwa Wielkiej Morawii, na którego gruzach polskie powstało królestwo. Na głównej stronie rzadkiej tej monety okazuje się głowa króla z napisem literami grecko-sławieńskimi RASTYSLAW. Na stronie zaś odwrotnej stoi mąż ze spuszczonymi na kształt kontusza z ramion rękawami i napisem pechnurze, co znaczy oczywiście pieniądze. Na dawnych psowskoruskich ruskich pieniążkach znajduje się także słowo denga, co znaczy podobnież pieniądz. Od czasów Piasta aż do Mieczysława brak teaty polskie są liczne i co do kształtu oryginalne. Wydobyto ich w całych zachowanych skarbach, w różnych okolicach ziemi niegdyś polskiej. Z czasów Leszka IV, współczesnego Karola Wielkiego, skarbiec mój sławieńsko-polski zawiera solidów i brak teatów z herbem księstwa swiewierskiego rozmaitych sto sześćdziesiąt 163. W tym to czasie krótko przed Mieczysławem I, oryginalność charakteryzuje brak teaty polskie tak dalece że raz tylko jedną sztukę widziawszy, już się nadal mylić nie można i wnet z zakrytymi oczami spośród wielu innych wymacać by się dały. Są one pospolicie małe jak Grosze lub pół grosze polskie tak cienkie jak papier, z najczystszego srebra i trzeszczą nieco jako folium kruszcowe między palcami. Obrazy na nich albo wystawiają Bożków, światowida, trygława, radgoszcza, perkuna, czerniboga i innych, a w ten czas są oryginalne i do żadnych innych niepodobne, albo też są na nich obrazy panujących Dragowita, króla Wilzów, i ziemiomysła i innych niepewnych książąt, a w ten czas są w stylu bizantyńskim. W tymże samym czasie okazują się solidy, to jest pieniądze obustronne u sąsiednich Sławian w Serbii, Morawii i Czechach. Za chrobrego, Mennica została poprawiona i do potrzeb zachodniego handlu zastosowana, Giną powoli brak teaty, a Solidy powstają, do których naprzód wzór wzięto od anglosaksonów, później zaś od tonów i Czechów. Za Słowa Wtórego, Kazimierza, Bolesława Śmiałego, Hermana i Krzywołstego mieszają się na nowo, Blachomony pomiędzy Solidy Odtąd zaś z małymi tylko wyjątkami brakteaty małe ustają, a gdzie niegdzie pojedynczo duży, podobny do niemieckich, pokazuje się brakteat. W tym, że dopiero czasie i w Niemczech poczęły się zjawiać brakteaty w talarowej i półtalarowej wielkości, Władysława, Bolesława Kędzierzawego, Mieczysława Starego i Mazowieckiego Ziemowida Solidy są tak liczne, że skarbiec mój przeszło dwieście sztuk w rozmaitych wystawia z templa. O monetach jagiellońskich milczę, bo jest ich tyle, że je garściami pomiędzy amatorów rozdawałem, mianowicie Kaźmierza Jagiellończyka monety srebrne, gdańskie, toruńskie i elbląskie. Co zaś do numizmatów litewskich, Tom już wyżej wspomniał, że jeszcze za Juliusza Cezara wytłoczono kilka medalików na sławnych pod rządem Rzymian zostających Litwinów. W właściwych zaś wieków średnich monet pogan litewskich mało tylko znaleźć mogłem. Najgłówniejszymi są pomnikami dwa złote brakteaty z napisami runicznymi. Na jednym, proszę spojrzeć na ekran, Kwitis Vx Litvaus na drugim lotworum DVX RML. Tamten około 1221, ten w roku 1283 panowali. Niech ten, choć powierzchowny, lecz wierny rys numizmatyki narodowej, jak się wyżej już rzekło, będzie zapowiadaczem mojego sławiańsko-polskiego skarbcu, którego tom pierwszy, mając już tablic kilkanaście na miedzi wyrytych, w biegu tego lub przyszłego roku, po tyluletnim kształceniu się, da Bóg doczekać, na świat wyjdzie. Przystępuję teraz do opisu trzech najważniejszych medalów tej rozprawie w rycinie dołączon. Medal pierwszy proszę spojrzeć na ekran. Medal srebrny, na podobieństwo amuletów, czyli zawisideł, do noszenia kształt nieusposobiony, od wieków w skarbcu duńskim zachowany, lecz dotąd, jak mi świeżo z Kopenhagi doniesiono, jeszcze niewytłumaczony. Na stronie głównej, po piersie książęce z prawej strony, Głowa ozdobą perłową uwieńczona, kapitę diademato, u prawej skroni kitka. Napis starołacińskimi literami oznacza imię Mieczysław, a dalej literami samarytańskimi, jakich też znaleźć na jego brakteatach, jest tytuł jego – Supan. Ortografia słowieńska, tak zachowana jak i dziś jeszcze w języku rosyjskim – bo język słowieński ma zgłoskę jer na medalu, tu w kształcie półksiężyca wyrażoną, która dla zmiękczenia dwóch przy sobie idących spółgłosek między nimi się wsuwa lub też w końcu słowa spółgłoską towarzyszy. W języku rosyjskim i dziś jeszcze imię to musiało być pisane Mieczysław, Litery zaś Czy. W sławieńskim nakładają się jak w polskim piśmie, bo na to służy litera czerw. tę gdy rzeźbiarz medalów w sławieńskim nie znalazł alfabecie, kładł kółeczko, mające zapewne zastąpić dwa ku sobie zwrócone c. Półksiężyce, jeżeli czasem nie miał w myśli użyć greckie teta, bo imię Mieczysława mogło też być pisane mitisław litera M w starożytnej formie przewrócona tu jest z góry na dół, a następnie i wzdłuż położone. Nie jest to ślepy trafunek, niezgrabności snycerza, jak na monetach średnich wieków często spostrzec się daje, bo następujące drugie i, je stoi prosto w górę, jak się należy, Stało się to dla potrzeby ortografii sławieńskiej, bo jest oddzielna w alfabecie sławian litera oznaczająca „je”. Nie znalazłszy rzeźbiarz tę literę w łacinie i nie chcąc zwyczajnie użyć „i”, przez co by się imię to czytało Miczysław, przez uchylenie tej litery na bok chciał ten niedostatek uzupełnić. Wszyscy Sławianie, prócz Polaków i dziś jeszcze nie znają składu kilku liter do utworzenia potrzebnych wyrazów, bo ich bardzo bogaty, sanskrytowi podobny z 42 liter składany alfabet ma oddzielne litery do wyrażenia. Je, ja, ju, ch, czy, szy, szczy, psy. Dlatego też słabienie nadbałtyccy, przyjąwszy od skandów pismo runiczne, których run jest tylko właściwie sztuk szesnaście, nie byli w stanie wypisać się. Przeto mnóstwo im potrzebnych run wymyślali, które w napisach starożytnych z runami zwyczajnymi w pomieszaniu dziś przez duńskich i szwedzkich archeologów nie mogą być czytane Chociażbym alfabet im na to przesłał, nie znając oni języka sławieńskiego, na nic by się im nie przydał. Odwrotna strona tego medalu ma krzyż na stopniowym wywyższeniu, co jest naśladownictwem współczesnych medalów bizantyńskich. Kółeczko promieniste w polu przy krzyżu na boku jest obrazem słońca. I właśnie w tej samej formie znajduje się na maluczkich Mieczysława brak śląskich szląskich. Ten medal nosi na sobie niezaprzeczoną cechę dziesiątego stulecia, jak forma liter, wzór bizantyński i cała jego powierzchowność okazuje. Dwa tylko tu zajść by mogły pytania. Pierwsze, nie jest to inny Mieczysław, co medal ten wybić kazał? Drugie... Nie należałoby czytać Witysław zamiast Mieczysław? Na pierwsze, odpowiadam. Jeżeli inny mniej więcej współczesny Mieczysław miał być tego pomnika autorem, być musiał koniecznie chrześcijaninem, a takiego nigdzie nie znajduję. Mieczysław, pierwszy król wędów nadbałtyckich, żył w latach 340-388, zatem 600 lat przed zaprowadzeniem chrześcijaństwa na ziemi sławieńskiej. Mieczysław, król obotrytów, w roku 999 był wprawdzie naszego Mieczysława współczesnym, ale pogani na wiara chrześcijańskie dopiero przez jego syna Mestywoja, Mściwoja zaszczepiona. Innych nie znam Mieczysławów, prócz naszych późniejszych piastów w Polsce i na Śląsku, a do nich, żeby miał medal ten należeć, najmniejszego nie ma podobieństwa. Tytuł książąt słowiańsko-pogański Supan już z Mieczysławem I zgasł, jako też i użycie liter samarytańskich przez Żydów do pogańskiej Polski wprowadzonych, Naśladowanie medalów cesarza Herakliusza byłoby zapewne jakiemu innemu wyobrażeniu umknąć się musiało. Na drugie pytanie odpowiadam. Witysława Chrześcijanina oboczesnego także nigdzie znaleźć nie mogę. Witusław król Herulów nadbałtyckich, żył w drugim wieku, około roku 127, zatem na 800 lat przed zaprowadzeniem chrześcijaństwa. Witysław, jeden z pięciu lachów naprzeciwko królowi niemieckiemu Karlomanowi w roku 872 walczących, był także poganin. Nareszcie, co się na zbicie pierwszego zarzutu powiedziało, to i na usunięcie drugiego posłuży. Medal drugi. Proszę spojrzeć na ekran. Medal złoty. Strona główna. Po piersie z lewego boku, w szyszaku laurem uwieńczonym, napis okolny jest barbarzyński z liter łacińsko a oraz i run północnych składany. Znaczy dość wyraźnie walecznoi. Na drugiej stronie odwrotnej bogini zwycięstwa z palmą w ręku prowadzi konia, na którym rycerz siedzący przed sobą dzidą wywija. Napisu nie ma, albo też tak zatarty, że nie widać śladu. Jest to niezawodnie medal Bolesława Chrobrego, bity na zwycięstwo jego kijowskie lub inne. Bolesław znaczy to samo, co Bolesław. B lub W w słowiańskim piśmie ma równe znaczenie i jednakowo się wymawia. Po polsku wiele, a po rusku bole. Medal trzeci. Proszę spojrzeć na ekran. Jest wzmianka w dziejach, że Bolesław Chrobry na pamiątkę obecności cesarza na III w Gnieźnie wybić kazał medal złoty – Patrz, Johannes Weidt, Gesichte erier Sand. Autor wspomniony jednak błądzi, gdy mniema, że mały pieniążek Bolesława Kędzierzawego z głową świętego Wojciecha, jakie po wielu gabinetach znaleźć można w stu rozmaitościach stemplowanych, do rzędu tychże pomników mógł należeć. Wojciech na chrobrego monetach nie mógł być świętym nazywany, kiedy kanonizacja jego w sto lat później nastąpiła. Czczono go wtedy tylko jako męczennika. Przedstawiam tu medal złoty w skarbcu duńskim od dawności zaległy, który niezawodnie uwiecznia pamięć bytności cesarza odtonał u grobu męczennika Wojciecha w Gnieźnie. Bolesław mógł medal ten przesłać szwagrowi swemu duńskiemu królowi w podarunek, gdzie dotychczas w skarbcu został zachowany. Napisy na sławieńskie, aczkolwiek trochę w guściowych czasów barbaryzowane, są jednak bardzo czytelne i zrozumiałe. Strona główna Po piersie młodego dwudziestoletniego cesarza Ottona głowa perłowym diademantem ozdobiona, podobnie jak na monetach cesarzów rzymskich, walentynianów, konstancjuszów i innych późniejszych, ręka do modlitw lub przeżegnania podniesiona. Na odwrotnej stronie bogini zwycięstwa skrzydlata wieńczy pasterał ku ziemi spuszczony, mający na drugim końcu krzyż, tak, że nie tylko za ale przewróciwszy go oraz za krzyż misjonarski służyć mógł, napis podwójno głównej strony ciągnie się na stronie odwrotnej, jest w starosławieńskim języku i brzmi według mego rozbioru, widitem tu ostat pamięć czto rzymski Joton jest gnieznu czci czyli po polsku. Czy widzicie, tu zostaje pamiątka, że rzymski odton jest w gnieźnie i czci Wojciecha? Rozbiór napisu szczegółowy znajduje się przy rycinie. Tu tylko jeszcze nadmieniam dla mniej biegłych w spowieńszczyźnie, że czwarta litera z początku, kwadrat, znaczy i dziś jeszcze literę w, w rosyjskim rękopiśmie, litera r na bok uchylona w słowie. Rymski jest monogramatem, bo gdy się prosto postawi, widać połączone w jednej figurze R, Y, M. Mogłoby to wprawdzie być trochę wyraźniej, lecz kto zna pisma na numizmatach i pomnikach X, X XI i XII stulecia, to się temu bynajmniej dziwić nie będzie. Zachodzą tam najczęściej słowa, do których odgadnięcia i najżywsza imaginacja czasami nie wystarcza jak na przykład proszę spojrzeć na ekran. Któż nie przyzna, że w porównaniu z rzeczonymi współczesnymi numizmatami cesarsko-niemieckimi, napis Sławiański na naszym tu Bolesława chrobrego medalu nazwać się może kaligrafią. Te trzy medale błyszczą na czele numizmatyki średnich wieków i nową na 500 lat w tył stanowią erę powstania medalów, które oczywiście u nas Polaków, równie jak i brak teaty, początek swój wziąć musiały, bo któż jest w stanie wskazać mi medal historyczny prócz Greków i Rzymian, który by dawniejszym był nad pierwszą połowę XV wieku. Są one niezaprzeczonym dowodem, że oświata i sztuki piękne, idąc od wschodu jako skolepki rodu ludzkiego ku Zachodowi, wprzód zawitały do Sławian, niżeli do innych Europy narodów, które dopiero na gruzach Sławian powstawały, chełpiąc się instytucjami i wynalazkami, które u przodków naszych od wieków już były poszły w zapomnienie w dalszym ciągu tego pisma odkryje cały szereg podobnych, kruszcowych i kamiennych dotąd wcale nieznanych narodu naszemu pomników. W końcu godzi mi się wspomnieć, że jeżeli publikacja tego pisma potrafi amatorów starożytności narodowej zadowolnić, winni to starannej gorliwości szanownego Feliksa Wężyka, posła stanu rycerskiego powiatu ostrzeszowskiego, dziedzica Dubr Baranowa, który to mąż godny będąc sam wielbicielem numizmatyki krajowej i zbieraczem narodowych monet, wielce się przykładał do przyspieszenia druku, który bez jego nalegania byłby się może aż do ukończenia całego dzieła odwleku lub dla zajść mogących przeszkód wcale by do skutku nie przyszedł. Koniec zaszytu pierwszego.